który zna swoje owce, który za swoje owce poświęcił, oddał swoje życie, to my jesteśmy tą owczarnią Pana Jezusa, która gromadzi się na niedzielnej Eucharystii. Bardzo serdecznie witamy na dzisiejszym naszym eucharystycznym zgromadzeniu wszystkich zebranych tutaj parafian, gości, zaproszonych gości na ten dzisiejszy dzień z racji obchodów pasterskiej jesieni, już po raz 11 w Kamesznicy. Witam górali, pasterzy, juhasów, kapelę. Ten zwyczaj, ta tradycja pasterskiej jesieni wzięła się stąd, że pasterze, juhasi, którzy paśli swoje owce wysoko w górach, na halach, jesienią we wrześniu sprowadzali je już bliżej zagród, bliżej domostw, żeby uchronić przed właśnie skutkami jakiejś złej pogody, mrozami. I ta tradycja, trzeba ją przypominać, kultywować, bo choć jeszcze w naszej okolicy możemy spotkać owczarnie, owce, pasterzy, to ta tradycja chcąc nie chcąc zanika. I dlatego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy prośbą zainicjowało te spotkania, te obchody pasterskiej jesieni. Przeżywajmy tą dzisiejszą przeświętą w jedności z naszym najlepszym pasterzem, Jezusem Chrystusem, ale także i wspierajmy naszą modlitwą wszystkich baców i juhasów, tych, którzy tę kulturę pasterską ciągle podtrzymują. W ich intencji jest właśnie dziś sprawowana ta msza święta.
nie śpiewu, podpowiada mi ksiądz Jurek. Jeszcze jedną rzecz powiedział mi na ucho, której nie powiedział na kazaniu. Mówi, że zapomniał o jednym zdaniu. Pamiętaj, skąd wyszedłeś, żebyś wiedział, gdzie masz wrócić. Takie słowa, które mają kilka znaczeń. Myślę, że bardzo ważne też słowa i dlatego postanowiłem je tutaj wypowiedzieć, żeby wybrzmiały. Pamiętajcie, skąd wyszliście, żebyście wiedzieli, pamiętali, dokąd wrócić. Za chwilę, zgodnie z zapowiedziami, odbędzie się poświęcenie stada. Stado się zgromadziło, owieczki są w parku, w dolnej części parku. Jadąc ze Złatnej, to jest to pierwsze wejście tam do lasu, do parku. Za chwilę, za parę minut po mszy świętej podejdę tam i będzie tam też kapela przygrywała. Nastąpi poświęcenie, pobłogosławienie tego stada owieczek. A my już teraz przyjmijmy jako